Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. W dwóch placówkach oświatowych ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów. Pierwsza z nich to szkoła podstawowa nr 2. Według opublikowanego ogłoszenia nowym dyrektorem tej szkoły może zostać osoba z odpowiednim, czyli wyższym wykształceniem i kwalifikacjami pozwalającymi na pracę na stanowisku nauczyciela. Może to być również nauczyciel akademicki. Nowością jest, że aplikować o stanowisko dyrektora dwójki mogą również osoby, które nigdy nie pracowały w zawodzie nauczycielskim. Wśród szeregu warunków jest również ten, który wskazuje na konieczność posiadania wyższego wykształcenia i ukończenia studiów z zarządzania lub kursu z zarządzania placówkami oświatowymi. Takie osoby mogą starać się również o stanowisko dyrektora w drugiej placówce, Suwalskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Obydwa postępowania konkursowe wymagają, by zgłaszający się kandydaci przedłożyli wśród szeregu innych dokumentów również koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówek, którymi chcą zarządzać. Dla komisji, jak wynika z ogłoszenia, ważne jest też uzasadnienie powodów, dla których chcą zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na kierowaniu publiczną placówką. O stanowisko dyrektora SOSW można aplikować do 12 lipca bieżącego roku. Natomiast na dokumenty od kandydatów na dyrektora szkoły podstawowej nr 2 ratusz będzie oczekiwał o kilka dni krócej, do 9 lipca.